Dzisiaj odcinek, który koniecznie muszą obejrzeć operatorzy harwesterów, forwarderów, czyczep leśnych, rębaków leśnych i wszystkich tych urządzeń, w których wykorzystywane są żurawie przenośne. I oczywiście osoby, które posiadają uprawnienia, bo temat uprawnień właśnie dzisiaj będzie poruszany, a konkretnie waszych uprawnień bezterminowych, które z końcem roku wygasają. I tak, bardzo dobrze słyszeliście, nie przejęzyczyłem się, wasze uprawnienia bezterminowe, które zdobyliście przed rokiem 2019, z ostatnim dniem tego roku, czyli 2023, wygasają. Ale żeby wam te uprawnienia nie przepadły, wystarczy je przedłużyć. I całe szczęście, że wszystko można ogarnąć online, właściwie w przeciągu 5-10 minut jesteście w stanie to zrobić. Ja już to mam za sobą i teraz wam tak pokrótce opowiem, w jaki sposób to zrobić. Ważne, do podpisania wniosku konieczny jest profil zaufany. Klikamy w link znajdujący się w opisie tego filmu i otwiera nam się strona zawierająca wszystkie niezbędne informacje. Tutaj mamy adres strony do rejestracji konta na platformie UDT, a poniżej film z instrukcją, jak to zrobić. Schodzimy niżej i znajdujemy kolejną instrukcję, tym razem pokazującą, jak wypełnić formularz. Swoje uprawnienia również można przedłużyć metodą tradycyjną. Wniosek drukujemy, podpisujemy i wysyłamy pod wskazany adres. Szczegółową instrukcję znajdziecie również na łamach wrześniowego numeru Drwala, gdzie wszystko jest opisane krok po kroku. Ok, przejdźmy na platformę eudt.gov.pl. Ja jestem już tutaj zarejestrowany. Logujemy się i pokazuje nam się pulpit. Po lewej stronie mamy zakładkę Moje zaświadczenia, pokazują nam się dwa okienka. Klikamy to po lewej, by sprawdzić nasze aktualne zaświadczenia. Tutaj wyświetlają się moje uprawnienia, data wydania, numer, rodzaj urządzenia oraz ważność. Po prawej stronie klikamy Utwórz wniosek o przedłużenie zaświadczenia. Otwiera nam się formularz, w którym wybieramy oddział obsługujący. Numer zaświadczenia mamy już wpisany, zakres zaświadczenia obsługa i kolejna rzecz, czyli rodzaj urządzenia. Tutaj wybieramy żurawie przewoźne i przenośne. Dalej uzupełniamy swoje dane, imię, nazwisko, adres. Poniżej jest bardzo ważny punkt, oświadczenia. Oświadczam, że wykonywałem czynności w zakresie określonym we wskazanym w tym wniosku zaświadczeniu kwalifikacyjnym przez co najmniej 3 lata w okresie ostatnich 5 lat ważności tego zaświadczenia. Jestem świadomy odpowiedzialności karnej itd., itd. Swoją drogą, nie wiem, jak to ma być sprawdzane i egzekwowane. Moim zdaniem będzie to martwy przepis. I na samym dole mamy przycisk Podpisz i wyślij. Do podpisania wniosku konieczny jest profil zaufany, ale to chyba większość z nas już coś takiego posiada. Żeby sprawdzić stan swojego wniosku, wchodzimy w Obsługa spraw i zakładkę Wysłane. I tutaj mamy aktualny status naszej sprawy oraz dane osoby, która naszym wnioskiem się zajmuje. Tyle. Jak widzicie, nie jest to jakoś bardzo skomplikowane. Powiedzcie proszę o tym swoim znajomym operatorom, czy nie wiem, podeślijcie po prostu linka do tego filmu, żeby potem nie było, że ktoś stracił uprawnienia, bo albo nie wiedział, albo zapomniał. Od razu po obejrzeniu tego filmu najlepiej wypełnijcie sobie ten wniosek, nie zajmuje to dużo czasu, a my tymczasem bierzemy się do pracy. Jest to nasz pierwszy tegoroczny zrąb, nie licząc tego, który mieliśmy tam dokończyć, który został niedorębem zeszłego roku. Tam, nie wiem, z 60 kubików sosny musieliśmy dociąć, zostały jeszcze dęby, ale to na to pewnie przyjdzie czas, bo ogólnie zbyt tak jakby troszkę wyhamował, zbyt na drewno oczywiście. Zbyt na drewno tartaczne, bo na opał ciągle gdzieś tam chętni się znajdują, ale tego opału nie ma. Bo się nie pozyskuje i właściwie dopiero teraz mamy wrzesień, prawie że już, końcówka sierpnia i dopiero ucięliśmy pierwszy taki planowy zrąb, no zrąbek, bo to jest taka maluteńka powierzchnia. Tutaj jest jedno gniazdo 30-arowe i wokół tego gniazda po prostu wycięliśmy około 100 kubików sosny. Tutaj było planowane i pewnie jakoś tak wyszło, właściwie wszystko w tartaczkę plus papierówka krótka S2B i dłuższa S2A plus tam jakiś, nie wiem czy to wyjdzie opał czy S2AP pójdzie, też nie ma tego za wiele. A co potem? Potem
nie wiem, potem będą targi leśne i ja się już na te targi szykuję. Od 7 do 9 września w Mostkach koło Świebodzina będą się odbywały największe w Polsce targi leśne, na których ja też będę. I zapraszam Was, no bo fajnie jest się z Wami spotkać. Już z paroma osobami jestem umówiony, a można będzie też obejrzeć te rzeczy, które sprzedaję, bo też troszkę zajmuję się teraz znakowaniem odzieży. Koszulki, polary, czapki, między innymi to, co mam na sobie, ale dużo, dużo innych, dużo fajniejszych rzeczy będzie można sobie pooglądać, przymierzyć, pomacać. No i nawet kupić, jeżeli akurat się uda trafić rozmiar, bo ja też nie będę tam miał wszystkich rozmiarów, bo to jest tylko po to, żeby Wam pokazać. Oprócz tego swoją premierę będzie miała też nasza gazetka, którą wydaliśmy niedawno, nazywa się Kurier Leśny i no, piszemy tam w sposób bardzo prześmiewczy i to jest takie naprawdę delikatne określenie, ale to będziecie mogli ocenić sami. Premiera wersji papierowej będzie w Mostkach, przyjdzie czas też, że wrzucę ją gdzieś tam online, no i będziecie mogli sami ocenić. Na dzisiaj to tyle. Fajnie, że obejrzeliście ten odcinek. Pamiętajcie, żeby podrzucić go znajomym operatorom i widzimy się za jakiś czas. Na razie.